tancerz, mim, choreograf, reżyser, pedagog, założyciel i dyrektor Wrocławskiego Teatru Pantomimy. Mowa o Henryku Tomaszewskim, który urodził się 20 listopada 1919 roku w Poznaniu. W 1945 zapisał się w Krakowie do studia dramatycznego Iwo Galla. Od 1946 do 1947 uczył się i tańczył w baletach polskich Feliksa Parnela. W 1949 zaangażował się do baletu Opery Wrocławskiej. Do 1959 roku zatańczył 11 ról. Kreacjami okrzyknięto Pawia w spektaklu Paw i Dziewczyna oraz Diabła w spektaklu Pan Twardowski. Podkreślono dramatyczny rys postaci i nowatorskie środki artystyczne. W 1956 roku powstaje najpierw studio, a od 1959 roku Wrocławski Teatr Pantomimy. Premiera pierwszego programu odbyła się 4 listopada 1956 roku. Od początku budował konsekwentnie styl wyjątkowego w światowej kulturze zjawiska zespołowego Teatru Pantomimy. Znaczącą rolę powierzał oprawie plastycznej i muzyce. Współpracował i z najwybitniejszymi polskimi scenografami. Choćby wymienić Przeracka, Zofia de Innes, Wiśniak, Starowiejski, Majewski, Wigura. Henryk Tomaszewski przygotował w swoim teatrze 24 programy. Od 10 programu Odejścia Fausta były to pełnospektaklowe widowiska. Pierwszy w Polsce rozpoczął kształcenie mimów, którzy po ukończeniu studium przy Wrocławskim Teatrze Pantomimy stawali się profesjonalnymi aktorami mimami. W realizacjach jego spektakli często padało określenie arcydzieło i to chcę bardzo podkreślić. Nie jakiś tam spektakl, nie jakiś tam wydarzenie, arcydzieło. Od 1967 roku pracował w teatrach dramatycznych. Opracowywał choreografię i reżyserował sztuki. Szukał w nich poprzez oryginalną wartość gestu i ruchu źródeł słowa i wydobywał z aktorów nieoczekiwanych możliwości. Pracował w teatrach w Polsce i za granicą, w Szwecji, Norwegii, w Niemczech. Jak choreograf i inscenizator pracował w polskich, duńskich i niemieckich teatrach operowych.